Was serdecznie panowie. Słuchajcie, dzisiaj wam powiem tak na szybko, jak wygląda sytuacja, bo wczoraj miałem telefon od bardzo, bardzo dobrego kolegi, można powiedzieć przyjaciela, jak wygląda sytuacja w momencie, kiedy macie problemy zdrowotne, jak ma przyjechać karetka do was i jakie dokumenty, jakie warunki musicie spełniać, żeby was zawieźli do szpitala. A więc słuchajcie i weźcie sobie to do serca i przeanalizujcie. A więc tak, karetka przyjeżdża, robią z wami wywiad środowiskowy, ogólnie sprawdzają wasz stan zdrowia, czy nie mieliście kontaktu ogólnie z daną osobą, ale warunkiem zabrania was do szpitala jest podpisanie dokumentacji. No i teraz posłuchajcie. Dostajecie dokument, tak zwany RKO, w którym musicie zrzec się, rozumiecie, zrzec się pomocy w momencie, gdyby wasz stan zdrowotny się pogorszył i ogólnie gdybyście potrzebowali, powiedzmy, reanimacji. Rozumiecie? Musicie ten dokument podpisać, żeby was mogli do szpitala zabrać. Jeżeli go nie podpiszecie, to nie ma takich szans. Czyli ogólnie, nie wiem czy pamiętacie, akcja łowców skór z Łodzi. Była taka głośna sprawa, nie wiem, może kilkanaście lat temu, kiedy właśnie ratownicy medyczni tak się zachowywali. Teraz mają odgórnie to nakazane. A to, że dostali podwyżki parę lat temu, to upoważnia ich do tego, żeby być cicho. I taki dokument przedstawia wam człowiek, który jest ratownikiem medycznym i zamiast ratować wam życie, to nakłania was do tego, że gdyby wam się pogorszył stan zdrowia, to niestety, ale nie będziecie reanimowani. Stąd te statystyki rosnące. Musicie to zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Wyciągnijcie sobie wnioski i własne uwagi, jak to widzicie, bo ewidentnie zalatuje to eksterminacją. Bo jeżeli w tym momencie my myślimy, że ta eksterminacja nastąpi, bo powiedzmy będą chipy, anteny 5G, cholera wie co tam jeszcze, to tak naprawdę ta eksterminacja już się zaczęła. Także weźcie sobie to do serca. A teraz powiem wam jeszcze coś. Odnośnie ostatniego filmu, nie wiem czy większość osób w ogóle ma pojęcie o tym, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o pobieranie organów. Słuchajcie, przytoczę wam tak na szybko, żebyście wiedzieli, jak ogólnie taka sytuacja wygląda. Nie chcę tutaj nic skiepsić, dlatego przeczytam to. Zgodnie z prawem polskim obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą. Daję wam to coś do myślenia, bo mi tak. Co oznacza, iż w przypadku braku sprzeciwu uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu. Jednak w Polsce, jak i na świecie, promuje się noszenie oświadczenia. I musicie sobie do jasnej cholery zapamiętać, że jeżeli nie chcecie być dawcami organów, to takie zaświadczenie musicie mieć przy sobie. Wasza rodzina kopie, a wy przy sobie. Bo jeżeli ktoś sobie tego nie życzy, to musi oświadczyć, że sobie nie życzy. To nie jest tak, jak było kiedyś, chyba bodajże odwrotnie było. A tutaj jest zgoda z prawem polskim. Obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, czyli ogólnie wasze organy już są organami rządu polskiego. I tu jest sytuacja odwrotna. Czyli jeżeli chcecie się zabezpieczyć, żeby nie daj Boże coś nie trafiło w niepowołane ręce, któryś z waszych organów, to musicie przy sobie nosić takie oświadczenie. Ale jest jeszcze inny wpis. Trzeba stanowczo podkreślić, że oświadczenie woli jest wyłącznie drukiem informacyjnym. Jego podpisanie powinno stać się przyczynkiem do dyskusji wśród rodziny. A więc wiecie, dlatego rodzina później jest namawiana do tego, żeby po prostu wasze organy były pobrane. Bo to jest humanitarne i trzeba pomagać. Bierzcie to sobie do serca. A, jeszcze jedna rzecz na koniec. Mamy totalny nowy news, jeżeli chodzi o objawy. Zakrzepy płucne i żylne. Odnośnie, jeżeli u kogoś stwierdzili koronawirusa. Pozdro. Ciekawe co następne.